Cześć, witam Was bardzo serdecznie. No, moi drodzy, na Bliskim Wschodzie robi się gorąco. I to na tyle gorąco, jak chyba nigdy dotąd. Po tylu latach upokorzeń, po tylu latach straszenia, po tylu latach naprawdę bardzo przykrych wydarzeń. Teraz w październiku strefa gazy, kilka dni temu Liban. No, kraje albo takie już zabrane kraje, a w przypadku Libanu, no to wciąż suwerenne państwo, gdzie. Ludzie nie mogą sobie spokojnie żyć, bo jedno państwo, Cesarstwo Rzymskie, no nie dopuszcza do tego, żeby ludzie sobie normalnie żyli. Liban jakiś czas temu, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to była taka stolica turystyki. Tam to taki był blisko wschodni Paryż, naprawdę. No, tam było tak bezpiecznie, tam było tak, tak pięknie, tam jest teraz wszystko zrujnowane. I teraz Iran. Mi się wydaje, że Iran to tam jest jedyne państwo, które może pomóc tym bezbronnym ludziom wyjść z tych opresji. I dziś Ayatollah już się wkurzył. Już chyba czekać nie mogą. Jak media podają, Iran szykuje się do ataku. Ale to nie jest tak, że on się szykuje do ataku, bo mu się chce, bo on jest zły. No tak naprawdę, Iran żadnego państwa nie zaatakował. A ostatnio Liban został zaatakowany. No któryś to już raz. Mało tego, no przecież jakaś tam rakieta spadła na Teheran. Jak to możliwe? To tak, jakby sobie Niemcy, moi drodzy, to tak jakby jest Polska. Są Niemcy i co jakiś czas Niemcy sobie zrzucą kilka bomb albo kilka rakiet, albo jakiegoś drona sobie zrzucą na Polskę, na Warszawę albo na przykład na łódź, na Poznań. No dupnie raz tu, dupnie raz tam, no przecież jak to możliwe? Wszystkie państwa patrzą, bierne. Żadne państwo nie zrywa stosunków dyplomatycznych. Mało tego, na olimpiadę dopuścili. Tam występują. No to jest niebywałe. Jeden tutaj za naszą wschodnią granicą, to jest zły. Nie dopuścimy bojkot itd., tak dalej, tak dalej. Natomiast drugi, no nie, już wszystko jest w porządku. Moi drodzy, jak podają media, Iran szykuje się do ataku. Władze w Teheranie wydały komunikat. Władze w Teheranie wydały, jak podaje Radio Z wiadomości, ostrzeżenie dla samolotów i innych maszyn, by omijały częściowo przestrzeń powietrzną nad krajem. Depesza no tam, wywołała falę spekulacji odnośnie do potencjalnego ataku Iranu na... Cesarstwo Rzymskie i sugestię, że decyzja Jadolachów oznacza, iż szykują się do uderzenia. Zadziwicie się? Ale skąd ta dziwka? Ale czemu tu się dziwić? Kilkanaście lat, non-stop, non-stop to samo. Kraje, które sobie tam żyły w pokoju, Irak, Libia, Syria, Liban, wszystkie te kraje, Egipt, to było bezpieczeństwo, naprawdę, to była oaza bezpieczeństwa. Teraz tam jest rozpierducha totalna. Bo jest jeden taki sąsiad, da jakby taka wioseczka była i nagle taki sąsiad się wprowadza, taki, którego nikt nie lubi, ale to dlatego, że ten sąsiad ma coś z głową. Iran zaatakuje tutaj to cesarstwo. Teheran wydał komunikat, jak piszą polskie media, znaczy polskojęzyczne media, Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Rzecznik Irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że Teheran nie chce eskalacji ani destabilizacji w regionie, ale musi wymierzyć karę Izraelowi. Ja naprawdę się zastanawiam, że oni mają taką boską cierpliwość. Naprawdę są cierpliwi. No już tyle upokorzy, naprawdę, ale to. Naprawdę trzeba być cierpliwym, żeby to wszystko znosić przez te wszystkie lata. Z kolei amerykańskie media podawały w ostatnich dniach, że atak Iranu na cesarstwo może nastąpić między 5 a 13 sierpnia. No to już dzisiaj powinno się, to dzisiaj ta data już się zaczyna, nie? Podobną informację, że do ataku może dojść właśnie w poniedziałek 5 lub wtorek 6 sierpnia, miał przekazać sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas rozmowy z szefami dyplomacji państw G7. No przecież państwa polska chyba też wystosowała teraz taki apel, żeby Polacy, obywatele, opuszczali Liban. No wiecie, na moje oko to się, to się tak rozegra, że to państwo najedzie na Liban, a wtedy Iran będzie bronić Libanu, bo celem tego państwa jest wystraszenie i zabranie terenów dlatego żeby czuć się bezpiecznie, tak w cudzysłowie oczywiście bezpiecznie, więc muszą no muszą zniszczyć Liban. No muszą zniszczyć Liban. Muszą zrobić z Libanem to co z Strefy Gazy, a jeszcze jest przecież Syria. No nie po to 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 państwo na literkę I, ale to nie to tam to co teraz robi, tylko to z tymi czarnymi flagami, wiecie, które nie po to zostało przecież stworzone, no przecież miała być obalona Syria, ale się nie udało. Się kurczę nie udało. Cytuję: uwaga, falę spekulacji na temat możliwego uderzenia ze strony Iranu wzmogła ostatnia decyzja władz, które wydały ostrzeżenie dla samolotów i innych maszyn, by omijały przestrzeń powietrzną nad niektórymi rejonami Iranu. Chodzi o depeszę, no tam która dotyczy Centrum Zachodu i Północnego Zachodu kraju. W dokumencie mowa o niebezpieczeństwach na trasie. Aha, no mi się wydaje, że Iran to się szykuje na to, że coś będzie na niego lecieć. Tylko, że Iran też może coś wystrzelić. Ale wydaje mi się, że tamto państwo jest tak pewne, bo mają aprobatę całego świata, że będzie starało się rozpierdzialić cały ten region. Tylko, że oni nie wiedzą, a może i wiedzą. Że mają przewagę. Ja to sobie czasem myślę tak, że oni faktycznie mają przewagę nad tym potężnym Iranem, bo oni coś tam mają w ukryciu. No wiadomo co. Oni mają głowice. No teoretycznie i praktycznie to ich nie mają. No ale nieoficjalnie, nieoficjalnie mają. No taki kraj, takie państwo, nie można mieć czegoś, ale oni mogą mieć. We wtorek 30 lipca w tutaj w tym cesarskim ataku na Bejrut zginął przywódca militarny Hezbollahu. W środę 1 sierpnia w przypisywanym również tutaj cesarstwu ataku na Teheran zginął polityczny przywódca Hamasu. Zarówno przywódcy Iranu, jak i Hezbollahu oraz palestyńskiego Hamasu już zapowiedzieli odwet, ale dziwicie się, że jest odwet na no, ci wszyscy ludzie tam w strefie gazy. Co z nimi? Co z nimi, co z tymi ludźmi bezbronnymi, którzy zostali zrujnowani? Ten dom, ten dom ich dom, strefa gazy jest po prostu zrujnowana, zniszczona, zrównana z ziemią. Tam zgliszcza są, tam nawet kamień się nie ostał. Tam jest wszystko zrównane z ziemią. Cały świat patrzy, cały świat teraz obserwuje na olimpiadzie: zero bojkotu, zero bojkotu. A za naszą wschodnią granicą no to bojkot jest. No tutaj bojkotu nie ma, a tutaj bojkot jest. Nie? Nikt nie bojkotuje. No to jest tam koszmar. Ci ludzie tam naprawdę mają koszmar. No ktoś musi ich obronić. Ktoś musi ich obronić. Na szczęście jest ktoś, kto mógłby to zrobić. I prawdopodobnie to zrobi. Tylko, że jak tam się to zacznie, to po pierwsze, po pierwsze, będzie najazd znów inżynierii śródlądowej, to raz. Dwa, znów niewinni ludzie zginą. Trzy. Znów jakieś interesy, czyli krak jakiś giełdowy, cena ropy, cena energii, wszystko, cena złota, dolar. Znów zrobią przekręty stulecia albo tysiąclecia. Wszyscy na tym zarobią. Ci, którzy mają zarobić, bo oni wiedzą, to już każdy wie, kto zarobi. Oni już wiedzą, kto straci, kto zarobi. Bo to jest coś takiego, jak na przykład wiecie, że za dwa tygodnie zarobicie bardzo dużo kasy. No i nieważne, to, co się wydarzy, i tak zarobicie. To wyobraźcie sobie takie państwo, które już jest uradowane, że zarobi miliardy. I teraz pomyśleć, no takie małe państewko, nie? Małe państewko, a tyle siły ma. Ale skąd oni te pieniądze mają? Skąd oni te pieniądze czerpią? Wydaje mi się, że z każdego innego państwa, no że każde państwo musi coś tam jakiś haracz dać. Bo to jest tak jak kiedyś była taka mafia, był ten gang pruszkowski, wołomiński, oni tam chodzili do tych różnych restauracji, klubów, barów i pobierali haracz, no. Albo dasz Albo jutro już tutaj nic nie będzie. Będzie straż pożarna. No i tak to się kończy. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Z jednej strony człowiek chce, żeby, żeby nic się nie wydarzyło. No ale jak się nic nie wydarzy, to to piekło dalej będzie trwało. Tutaj chodzi o to, żeby piekło przerwać. Pozdrawiam, trzymajcie się bardzo cieprótko. Napiszcie co, o tym sądzicie. Dziękuję za to, że oglądacie moje filmy. Jest mi niezmiernie miło, za tą obecność, za komentarze przede wszystkim staram się czytać. Dziękuję też za maile. Trzymajcie się cieplutko i trzymajcie kciuki za dobrą stronę, żeby dobra strona zwyciężyła. No w każdym konflikcie jest dobra strona i zła strona. No, czasem jest tak, że jest dobra strona i taka zła strona, a ta dobra strona też nie jest taka idealna, no ale zawsze któraś ze stron jest trochę lepsza. W tym przypadku też jedna ze stron jest trochę lepsza. Bo wiadomo, nikt nie jest idealny. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, papa.